Jak przejść na surową dietę? Witam Cię serdecznie, kręcę Cię dla siebie to wideo, ponieważ sporo znajomych i osób z mojego bloga, czytające mojego bloga, pytają mnie o tym, także zaczynamy. Jak przejść na surową dietę? Wygląda to tak, że na samym początku, jako że jemy przez całe życie to gotowane jedzenie i coraz bardziej przetworzone, jeżeli zrobimy to bardzo szybko i od razu, tak mówimy, stop, od razu, wiesz, odcinam się od jedzenia rzeczy przetworzonych, gotowanych, no jest to dosyć ciężkie do zrobienia, chociaż nie niemożliwe, ale możemy zrobić to mniejszymi kroczkami, czyli od samego początku wprowadzaj sobie coraz to więcej świeżych warzyw i owoców, nie obrobionych termicznie, czyli niegotowanych, niepieczonych. No i powiem Ci, jak to może wyglądać na co dzień, czyli rano wstajesz, budzisz się, wypijesz sobie dużą szklankę wody z połówką soku z cytryny, czyli tam z połowy cytryny wyciśnij sobie soczek, później z czasem jak najbardziej możesz tę ilość sobie powiększać, ale jest to nam potrzebne, dlatego że ma bardzo dużo witaminy C i pomaga nam w odtruwaniu, oczyszczaniu organizmu, naszej wątroby, przede wszystkim z toksyn, czyli od tego sobie zaczniemy, bardzo fajna rzecz, no i smaczna też. Dalej możesz sobie zrobić zielonego szejka, czyli może to być szejk z zielonymi warzywami i do tego jakiś fajny owoc, który bardzo lubisz, czyli nie wiem, na przykład mogę Ci powiedzieć, że może to być na przykład szpinak czy jakaś kapusta, świeża oczywiście, no i do tego banan, jabłko, po zmiksowaniu tego na przykład jeszcze z pomarańczem, no i smak ma rewelacyjny, no jest też bardzo dobrą rzeczą. Czyli czujesz się, masz mnóstwo energii, bo to są świeże owoce i warzywa. No jest to rzecz zdrowa, nie przeciąża Ci organizmu, czyli nie czujesz się jakiś tam mega ociążały. A gwarantuję Ci, że naprawdę powiesz sobie tym, bo jest to rewelacyjne i bardzo dobre. Jeżeli nie chcesz na samym początku zaczynać od jakichś tam zielonych warzyw, bo czujesz do tego jakiś tam niesmak na początku, jakoś Ci się to nie podoba, to zrób sobie szejka z samych owoców, czyli Twoje ulubione owoce, tam jakieś banany, jabłka, kiwi, jagody, czy co tam lubisz, rzuć sobie to wszystko do blendera, czy do nie tyle do sofikowirówki, czy do blendera, tam z tych przyrządów kuchennych, jak najbardziej wkładasz sobie to do pojemnika, dolewasz wody, miksujesz, wypijasz, no świetna rzecz. Jeżeli na przykład jeszcze nie odpowiada Ci, to możesz zrobić coś innego, czyli pojeść, znaczy wziąć sobie owoce, warzywa, które tam, owoce przede wszystkim, które lubisz i zjeść je na surowo, no rewelacja, bardzo smaczna rzecz i bardzo, bardzo fajnie się poczujesz i zdrowo. W międzyczasie, jeżeli będziesz poczujesz się głodny, głodna, to zjedz sobie albo suszone owoce, albo orzeszki, albo właśnie jakiś, na przykład jakiś owoc, czy tam jakieś jabłko, banan, czy inne takie rzeczy, albo też marchewkę, czy tam seler naciowy. No obiad proponuję Ci bardzo fajną rzecz, czyli jakąś sałatkę owocową, czy sałatkę warzywną, to już będzie świetna rzecz. Czyli bierzesz sobie, kroisz warzywka, do tego możesz dodać oczywiście sól, pieprz, oliwę z oliwek, czy inny tłuszcz, albo też dodajesz sobie do tego orzeszki. Możesz jak najbardziej coś takiego sobie dodać. W międzyczasie możesz, znaczy po tym obiedzie jak najbardziej jesz do momentu, gdy poczujesz się syty i poczujesz, że już sobie naprawdę pojadłeś. W międzyczasie jak najbardziej jakiś owoc, warzywko, zjedz sobie później na kolację, no to już też dowolność. Tych posiłków, tych możliwości tworzenia posiłków jest naprawdę dużo. Na internecie znajdziesz olbrzymią ilość. Czy to zielonych szejków, soków, zup, nawet pasztety surowe, czy też są firmy, które właśnie surowe jedzenie produkują dla Ciebie. Także świetna rzecz, możesz sobie z czegoś takiego skorzystać. No i co, no zwracaj uwagę przede wszystkim na to, co jesz, czyli eliminujemy tą przetworzoną żywność, czyli tam różnego rodzaju chleby, pizze, makarony i inne tego rzeczy, no jest tego coraz mniej.
Tak samo ja, ale tak samo to śmieciowe jedzenie, czyli wszystkiego rodzaju tam hamburgery, hot dogi, takie niedobre rzeczy. Jak najbardziej to odrzucamy, bo sami wiemy, że jesteśmy tym, co jemy, czyli jeżeli wrzucasz do swojego organizmu śmieci, to też nie czujesz się świetnie, no wiadomo. Czyli higieniczne jedzenie, czyli żeby to jedzenie było jak najbardziej świeże, dobre dla ciebie. No i tak samo tam jakieś słodycze, inne takie pierdoły. No to wiadomo, że te rzeczy też wrzucamy i zobaczysz, że jeżeli do swojej diety będziesz dodawać coraz to więcej z świeżych owoców i warzyw, to będziesz miał tyle energii, tyle tej słodyczy, a z naturalnego jedzenia, że nie będziesz potrzebować już tych rzeczy, także już co do jedzenia wiemy, jak to jest, jeżeli coś potrzebujesz, pisz do mnie, zawsze chętnie przydzwonię ci i odpowiem. I też korzystaj jak najbardziej ze słońca, z przebywania na zewnątrz, aktywność fizyczna jest rewelacyjna, zobaczysz, że masz coraz więcej energii i będziesz chciał tą energię jakoś zużytkować, czyli wychodzisz sobie na zewnątrz, biegasz, spacerujesz, ćwiczysz, także no ta energia, sam zauważysz, że będzie jej coraz więcej. Ludzie na całym świecie przechodzą na tą dietę, czują się rewelacyjnie, zmieniają jakoś ten świat, także jeżeli tylko chcesz, możesz też to zrobić. Życzę ci powodzenia i do zobaczenia wkrótce.